Stanisław Lem. Kongres futurologiczny. Fragmenty. Fragment pierwszy. 5 sierpnia 2039. Już za 4 dni mam opuścić rewitarium. Na Ziemi żyje 29,5 miliarda ludzi. Istnieją państwa i granice, lecz nie ma konfliktów. Poznałem dziś główną różnicę między dawnymi i nowymi ludźmi. Pojęciem podstawowym jest teraz psychemia. Żyjemy w psywilizacji. Hasło psychiczny przestało istnieć. Teraz mówi się psychemiczny. Komputer mówił, że ludzkość szarpały sprzeczności między staromózgowiem odziedziczonym po zwierzętach i nowomózgowiem. Psychemikalia robią za nas, co należy, ze staromózgowiem harmonizują, łagodzą, perswadują, od środka, po dobremu. Na uczuciach spontanicznych polegać nie wolno. Kto by tak robił, ten jest nieprzyzwoity. Trzeba zawsze zażyć specyfik odpowiedni do okoliczności. On pomoże, podeprze, nakieruje, usprawni i wygładzi. Zresztą to nie on, to część mnie samego. Nauki te szokują mnie. Boję się kontaktu z nowymi ludźmi. Nie chcę zażywać psychemikaliów. 9 sierpnia 2039. Dziś jest ten ważny dla mnie dzień. Mam już mieszkadełko trzypokojowe na Manhattanie. Nowy Jork, dawne śmietnisko zatkane samochodami, zamienił się w system wielopiętrowych ogrodów. Słoneczne światło pompuje się przewodami. To są soledukty. Tak grzecznych, nierozkapryszonych dzieci za mych czasów nie było, poza budującymi powiastkami. Na rogu mojej ulicy biuro rejestracji samorodnych kandydatów do Nagrody Nobla, obok salony sztuki, w których za bezcen sprzedają same autentyczne płótna, z gwarancjami, metrykami. Fragment drugi. 5 października 2039. Profesor podał mi flaszeczkę. Proszę, niech pan podejdzie do okna i przyjrzy się tym pięknym autom. Wychyliłem się przez parapet. Wąwozem ulicy, widzianym z 11 piętra, sunęła rzeka lśniących samochodów, błyskająca w słońcu szybami i dachami. Podniosłem otwartą buteleczkę do nosa. Zamrugałem, wyciskając powiekami łzy z oczu i zapatrzyłem się w niezwykły widok. Trzymając w uniesionych na wysokość piersi dłoniach powietrze, niczym dzieci bawiące się w szoferów, jezdnią kursowały kolumny biznesmenów. Dehalucyniny to nowe specyfiki, po których wydaje się, że się nic nie wydaje. Stosowano je zrazu tylko u chorych umysłowo, ale rośnie liczba ludzi podejrzewających otoczenie o nieautentyczność. Amnestany nie pomagają przeciw uroburojeniom. To są urobione, wtórne urojenia, rozumie pan? No, jeśli ktoś sobie roi, że sobie roi, że sobie nic nie roi. Albo na odwrót. Jest to typowa problematyka psychiatrii współczesnej, tak zwanej wieżowcowej lub n-piętrowej. Ale najgroźniejsze są te nowe maskony. Widzi pan, pod wpływem nadmiaru specyfików organizmy szwankują. Ludziom wypadają włosy, rogowacieją uszy, to znów zanika ogon. Wyrasta, chciał pan powiedzieć. Nie, zanika, bo ogony wszyscy mają już od 30 lat. To był skutek ortografiny. Za błyskawiczną naukę pisania przyszło tym zapłacić. Niemożliwe. Bywam na plaży. Nikt nie ma ogona, profesorze. Dzieckoś pan. Ogony maskuje się antycaudatoliną, która z kolei powoduje zaczernienie paznokci i psucie zębów. Które też się maskuje? Naturalnie. Gdyby nie tajemnica lekarska, było wiadomo, że co drugi mieszkaniec Nowego Jorku jest łaciaty, ma grzbiet porośnięty zielonkawą szczeciną, kolce na uszach, platfus i rozedmę płuc z rozszerzeniem serca od nieustannego galopowania. Doprawdy nie z rozmysłu podniosłem do nosa fiolkę, którą wciąż trzymałem w palcach, bo zapomniałem o niej. Łzy wystąpiły mi od ostrej woni. Zacząłem kichać raz za razem, a gdy znów otwarłem oczy, pokój się zmienił. Profesor mówił dalej, słyszałem jego głos, lecz zafascynowany przemianą nie pojmowałem ani słowa. Ściany powlekły się brudem. Dotąd modre niebo nabrało burosinej barwy. Część szyb okiennych była wybita. Resztę pokrywał tłusty kopeć z szarymi smugami po strugach deszczu.
Nie wiem, czemu szczególnie przeraziło mnie to, że zgrabna aktówka, w której profesor przyniósł kongresowe materiały, stała się spleśniałym workiem. Fragment trzeci. W tej chwili jestem jedynym oprócz pana człowiekiem w całym stanie, który widzi. Co mam na twarzy? Dorzucił szybko. Ciemne okulary. A więc widzi pan to samo, co ja, rzekł. Chemik, który dostarczył Trottelreinerowi środków, już wrócił na łono społeczeństwa i nie żywi żadnych wątpliwości. Nikt nie może ich mieć. Czy pan tego nie pojmuje? Przynosimy spokój, pogodę i ulgę jedynym zachowanym sposobem. Chodzi o to, że jeżeli już musi ginąć, niechaj nie cierpi. Jeżeli nie można odmienić prawdy, trzeba ją zasłonić. To ostatni, jeszcze humanitarny, jeszcze ludzki obowiązek. A więc już na pewno nie da się nic zmienić? Spytałem. Mamy rok 2098, rzekł. 69 miliardów żyjących legalnie i zapewne około 26 miliardów zatajonych. Średnia temperatura roczna spadła o 4 stopnie. Za 15-20 lat będzie tu lodowiec. Nie możemy zapobiec zlodowaceniu. Nie możemy do niego nie dopuścić. Możemy je tylko zakryć. Źródło: podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum. Słowa na czasie. Wydawnictwo Nowa Era. Czytał Hubert Kubiak.